Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo tej suszarko-lokówki z Biedronki. Na pewno ją kojarzycie, ją kupiłam, słuchajcie, na promocji z 45 zł czy 49, już nie pamiętam, za 14,99. Jest do niej dołączonych jeszcze chyba 3 czy 4 części, z czego ja będę korzystała raczej tylko z tej lokówki. No i słuchajcie co, zobaczymy jak ona mi się tutaj sprawdzi. Włosy tylko wysuszyłam, więc będzie taki test na żywo. Nigdy wcześniej nie używam, dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Wiem, że na pewno trzeba ją włączyć, bo ona bez włączenia się sama nie nagrzewa. Jak się włączy, to ona się nagrzewa, więc Wam to przyspieszę i wyciszę, żebyście po prostu nic nie słyszeli. Także zaczynamy, zobaczymy co mi z tego wyjdzie i zapraszam Was do oglądania, jeżeli jesteście ciekawi, co to cudo potrafi. Zobaczymy, czy strata pieniędzy, czy było warto 15 zł. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do. I tak, wnioski. Słuchajcie, robiłam to pierwszy raz. Ta strona mi się dużo lepiej zakręciła. Może też dlatego, że później nie zaczęłam tej lokówki odkręcać, tylko po prostu puszczać sobie, żeby one były takie pokręcone, bo jak lokówką jechałam w dół, żeby prawda, rozkręcić, to no, sami widzieliście, że to nie dawało żadnego rezultatu. Nigdy nie robiłam sobie loków, słuchajcie, lokówko suszarką, także było to dla mnie coś nowego. Efekt. Kurczę, no ta strona mi się bardziej podoba niż ta, no to jest taka jakaś bardziej rozprostowana, ale dały te loki taki bardzo naturalny efekt, naprawdę nie jestem rozczarowana, że ją kupiłam, bo za 15 zł mam takie naturalne fale, naprawdę fajnie to wygląda, jakoś długo się nie napracowałam, bo robiłam to nie wiem, jakieś może 10 minut, nawet może nie. Także taki efekt, lokówko suszarką, słuchajcie, z Biedry za 15 zł, w sumie 14,99. Dajcie znać, czy kupiliście tą suszarkę, jak Wam się sprawdza. Ma też takie właśnie końcóweczki typowo do suszenia, aczkolwiek ja raczej ich nie będę używała, tylko jak coś tego. Także takiego szybkiego.